Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sowa i naszym kolejnym spotkaniu z serią komiksową Han Solo and Chewbacca zeszyt ósmy, dokładnie rzecz ujmując. No i oczywiście kontynuujemy, jako że jest to kolejna część kolejnego arku historycznego, kontynuujemy naszą przygodę, gdzie Han Solo oraz Chewbacca próbują najpierw odzyskać Sokoła Milenium, a później odzyskać urnę, którą, na którą polują praktycznie od pierwszego zeszytu. No i na samym początku mamy konfrontację z Grido na planecie Tatooine, gdzie nasi bohaterowie, z jednej strony, dowiadują się w dosyć łatwy sposób, gdzie i jak mogą odzyskać swojego sokoła, a z drugiej strony, również otrzymują od Grido informację, że urna, którą poszukują, została przekazana Wielkiemu Mofowi. No i oczywiście tutaj łatwo można zauważyć po okładce, że chodzi o Mofa Talkina. No i wraz z naszą nową towarzyszką. Próbują, kombinują, w jaki sposób tutaj dostać się do rezydencji Takina na e, planecie Coruscant, bo oczywiście jest ona w samym centrum najbardziej pilnowanej planety w galaktyce, no i tam jest mnóstwo generalnie Death Trooperów. I jak my to wszystko zrobimy? No i mamy taki, powiedzmy, typowy heist, który rozwiązany zostaje przez właśnie naszą towarzyszkę, e, która mówi, że najpierw będziemy udawać e, pracowników sanitarnych, wy przemkniecie się, powiedzmy, kanałami, żeby e, przedostać się do dosłownie toalety. Tarkina, ja przebiorę się za droida i powiem, że imperator Cię wzywa do swojego pałacu, przez co Tarkin sobie pójdzie, Wy wyskoczycie z Kibla i zastrzelicie dev Trooperów, no i znajdziemy wszystko. No i cały ten plan, powiedzmy, się udaje. Oczywiście imperialni w pewnym momencie się orientują i zaczynają strzelać do naszej ekipy. Nasza ekipa wyskakuje przez okno i ląduje na wielkim pędzącym pociągu, em, który akurat przejeżdżał i akurat udało im się uciec, ale w finałowej akcji czuli, że, powiedzmy, finał. Momencie Czuj zostaje trafiony i spada w niebyt korusańskich głębi mieszkań. Jednocześnie mamy yy, powiedzmy naszego yy, wątek naszego marszała i niedoszłego ojca Hana Solo, który zostaje przechwycony przez marszała i yy, który sprzedaje mu informację, że wie gdzie znajduje się yy, Han Solo, ponieważ nasz szeryf cały czas chce, powiedzmy, zdobyć przede wszystkim Hana Solo. Generalnie rzecz ujmując, moim zdaniem nie jest dobrze. Eee, Samo założenie tego, że mamy kolejny jakiś tam napad, który trzeba odzyskać, znowu się trzeba gdzieś przebić, żeby zdobyć rzeczy. To jest, pasuje do postaci Hana Solo jak najbardziej, ale. Szcze, diabeł tkwi oczywiście w szczegółach. Po pierwsze, ciężko jest mi uwierzyć, że jakiś statek, jakiś losowy koreliański e, transportowiec zostaje prze, e, przeszukany, znajdując tam coś cennego, i to ta rzecz akurat ląduje na biurku Moffat Akina na samym koruszą. Gdyby to był jakiś pomniejszy watażka, administrator, jakiś mow czy coś takiego, to jeszcze bym okej okay, spokojnie będzie zrozumiał. Później całe mówienie nam, jak to ciężko jest się dostać do e, pałacu, czy tam powiedzmy do mieszkania Takina, jak tam są deftruperzy, a potem wystarczy po prostu przeczołgać się przez kibelek wystarczy postrzelać trochę do deftruperów, którzy nie stawiają żadnego, nie sprawiają żadnego praktycznie zagrożenia, no a potem skaczemy na pędzący pociąg, bo akurat przejeżdżał i nikomu nic się nie dzieje. E, pomijam już fakt, że na samym końcu twórcy grają strasznie tanim zagrywką emocjonalną na zasadzie, o nie, bo czubaka spada w głębie korusa, no my wiemy, że on przeżyje, jakby już wątek z ojcem był. Lepszy na początku, bo, bo mógł jakąś tam konsternację budzić, e, czy mogliśmy się zastanawiać, jak to właściwie wyjdzie, no ale tutaj widzimy, że czuj, no przeżyje, no nie ma szans. Jednocześnie wątek ojca, który po raz kolejny sprzedaje powiedzmy swojego syna, czy znaczy, oczywiście ojciec w cudzysłowie. Jest tam gdzieś pod budową pod następne zeszyty. Rysunki nie sprawiają moim zdaniem zachwytu, szczególnie kiedy nasza ekipa ląduje na pociągu i wiecie, pociąg pędzi z prędkością nie wiadomo jak wielką, a tutaj nasi bohaterowie sobie spokojnie rozmawiają, a do tego jeszcze szturmowiec nagle strzela i nie wiadomo skąd się pojawia. Moim zdaniem nie ma szału. Moim zdaniem jest po prostu zmarnowany potencjał, który mógłby być niezły, który by by, mógłby być jak najbardziej przyjemny, ale w tym wykonaniu. Szkoda, 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 że to tak wychodzi, i szczerze mówiąc, nie za bardzo czekam na następne zeszyty tej serii komiksowej. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. I jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w kolejnych na materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć.